Ze statystyk wynika, że 93% z Was nie subskrybuje mojego kanału. Nie lubię przypominać o tych rzeczach, ale chciałbym, aby ten kanał nadal mógł się rozwijać i dostarczać content. Dziękuję. Problem, który dotyka niemal wszystkich uczących się pływać na plecach, czyli zatrzymanie się podczas dopływania do ściany. Jest to na tyle ważny ruch, trik, jakkolwiek to nazwać, że uchroni nas przed zderzeniem poprzez wodę w nosie, czy kończąc na zachłyśnięciu się wodą. A wygląda to tak. Pokażę Wam, jak wykonać ten manewr w dwóch prostych krokach. Sprawa jest banalnie prosta i myślę, że po parunastu próbach powinniście przyswoić ten ruch. 1. Kolana do klatki piersiowej plus broda w dół. Im bardziej skulimy się, tym szybciej i mniejszym nakładem sił możemy zmienić nasz kierunek pływania. Zobaczcie porównanie skulenia poprawnego i tego, gdzie kolana nie są maksymalnie podciągnięte. Zwróćcie proszę uwagę, z jaką łatwością zmieniam pozycję ciała po lewej i jak bardzo o to walczę po prawej. Dużo zależy oczywiście od Twojego rozciągnięcia, mobilności czy mięśni brzucha, które pozwolą bądź nie pozwolą Ci podkurczyć kolan na zadowalającą wysokość. Oczywiście podwijając kolana, szybciej pójdziemy w dół. Jest nas mniej na wodzie, więc nasza pływalność maleje. Co jeszcze bardziej ułatwia nam wykonywanie tego półobrotu. W tym właśnie momencie, czyli podciągamy kolana, i mamy jakąś sekundę, maksymalnie dwie, aby wykonać ruch rękoma. Jeśli się spóźnimy, zbyt nisko zejdziemy pod wodę, tak jak tutaj. Im bliżej będzie broda kolan, tym lepiej. Z głową w naturalnym położeniu grzbietowym będzie nam nieco trudniej o zautomatyzowany i wyważony ruch. 2. Ruch rękami to nasz jedyny napęd, aby przekręcić nas z poziomu do pionu. Z tego też powodu będzie on najważniejszy. Możliwie daleko sięgamy za głowę i dużym okrężnym ruchem prowadzimy ręce aż do bioder. Arcyważna będzie też nasza pozycja dłoni. Spójrzcie, chcemy złapać wodę i wykorzystać ją maksymalnie. Dlatego tutaj rotuję nadgarstki i ciągnę mocno, czasami aż za linię bioder, by być pewien, że wstanę. Mniejsze wyczucie z naszymi rękami może skończyć się dwoma bądź trzema ruchami, by wstać. Na początku jest to całkiem normalne. Później Wasza pewność siebie będzie na tyle wysoka, że ruch będzie automatyczny. Lepiej wykonać jeden wielki, zamaszysty, mocny ruch, niż dwa czy trzy małe. Zauważcie także, że zaczynam dwa ruchy jednocześnie. Kolana głowa i zamach rękami. Nie czekam, aż kolana będą przy brodzie. Ręce od razu idą w ruch, gdy zaczynam podbijać kolana. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania Waszych przygód z nauki pływania. Hej!